To jest moja skrzyneczka, z którą zawsze podróżuję, którą zawsze zabieram w trasę. W związku z tym, że w momencie, gdy popsuje się przykładowo żarówka, przepali się żarówka, pasowałoby mieć żarówkę od razu na wymianę, żeby ją wymienić. A jak przepali się bezpiecznik, to pasowałoby mieć również bezpiecznik. Dobrze by było mieć też kilka innych drobnych narzędzi. Dlatego postanowiłem to wszystko zgromadzić w jednym miejscu. Na początku była to mała skrzyneczka, małe pudełeczko, potem w miarę upływu lat pracy powiększało się, przybywało tych rzeczy, było ich coraz więcej. Także nie wyglądała ona od razu tak jak teraz. Teraz ma taką postać już dosyć, że tak powiem, profesjonalną, ale na początku wyglądało to zupełnie inaczej. Z pewnością wielu kierowców wpadło na podobny pomysł. Również pewnie posiadają takie skrzyneczki. Ja dzisiaj pokażę swoją, co mam w swojej, jakie tam skarby się kryją. Zaczniemy może tu od góry. Tu mamy wszystkie żarówki. Znaczy wszystkie. Kierunkowskazy, światła tylnie. Tutaj mamy właśnie takie żarówki. Zarówno te dwuwłóknowe, jak i te jednowłóknowe. Większe, średnie, mniejsze i jakieś tam same banieczki. Jest tego dosyć sporo. Bezpieczniki małe, bezpieczniki duże. Jak się któryś przepali, od razu wymiana. Złączki. Złączki do układów pneumatycznych. W ciężarówkach bardzo dużo jest układów pneumatycznych. Dlatego takie złączki mogą być bardzo przydatne. Ja tu posiadam wiele różnych. Trójniki. Mniejsze. Większe. I te dosyć spore. Taką złączką można naprawić przewód powietrzny zasilający układ pneumatyczny naczepy. Te sprężyny, co są między ciągnikiem a naczepą. Taką właśnie złączką można bardzo szybko usunąć taką usterkę. Tutaj jakiś wynalazek mam, ale bardzo ciekawy. Znalazłem, ponieważ wiele rzeczy z tej skrzynki po prostu zostało znalezionych. Co tam gdzieś znalazłem na warsztacie, w jakimś magazynie gdzieś leżało rzucone. Wziąłem do skrzynki, wrzuciłem. Tu bardzo ciekawy wynalazek, ktoś tu zespawał. Dwa takie jakby złączki, które się wciska do jakiegoś węża, tworząc bardzo ciekawe połączenie. Dlatego postanowiłem to zabrać, bo dosyć ciekawe rozwiązanie. Może gdzieś się przydać. Dobra. Tu mamy. No coś tam. Coś tam uwiera. A! Żaróweczka się przerzuciła. Z małych do dużej. O! Dobra. Otwieramy dalej. Kontynuacja żarówek H4, H7 i tu mam, że tak powiem, niezidentyfikowaną żarówkę o mocy 70 W, czyli dosyć sporej mocy, do których świateł, prawdopodobnie drogowych, gdzieś występują takie, albo dalekozasiężnych. W każdym razie 70 W, czyli dosyć spora moc. Jest, nie wiem skąd, szczerze mówiąc nie pamiętam. Tak jak mówiłem, skrzynka powstawała, zawartość jej powstawała nie od razu. To wszystko się gromadziło, powoli przybywało, przybywało. Uszczelki. Kupiłem cały zestaw,
bodajże za 2,50. Ale interesowała mnie tutaj jedna uszczelka, ta, która pasuje do kuchenki turystycznej na butlę gazową. Może się zdarzyć, że uszczelka się uszkodzi i trzeba będzie ją wymienić. Mam nożyk, gdzieś tam przeciąć paletę, folię na palecie, szczypczyki, klucz 13, 10, 8 i chyba 6 mam. Takie najpopularniejsze kluczyki, proste. Próbówka. Zaciski, którymi bardzo szybko można usunąć też jakąś tam mało poważną usterkę, jakieś pęknięcie przewodu czy wyszczelenie jakiegoś tam przewodu, mniejsze, większe. O, tu się jakoś oddzieliła. Śrubki głównie znalezione, większość jest znalezionych. Gdzie coś leżało, to zabierałem, gdzieś coś znalazłem, zabierałem i do skrzynki. Nakrętki różne, mniejsze, większe też w większości pochodzą, że tak powiem, ze znalezienia. Podkładki niektóre rozjeżdżone, wyjeżdżone, powykrzywiane, ale wyklepie się i będzie. Tutaj mamy różne jakieś takie drobiazgi, to są do końcówki, do wtyczki z zapalniczki. Jakieś gwoździki i wkręty. Wkręty do drewna, ale też głównie znalezione. Szczerze mówiąc, mało przydatne w ciężarówce, ale są, niech będą. Wiele tam miejsca nie zajmują. Dobra. Plastikowe złączki, troki, czy jak to tam nazywa sobie. Mniejsze, większe, te najmniejsze. Tymi najmniejszymi spinam głównie kable, żeby się to nie plątało. To wszystko jak się pakuje, widać złączki. Tak, organizator taki, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Gumowy szpander własnej roboty, przydatny bardzo. Tu mamy część mojego hobby, zainteresowania. Lubię majsterkować, tak dłubać. Termokurczliwe izolacje na przewody. Przed lutowaniem się zakłada, potem jak już się zlutuje przewody, nakłada, podgrzewa i się zaciska. Fajna izolacja się robi. Co tu mamy? Tu mamy taką skrzyneczkę, zestaw kluczyków i śrubokrętów. To ma bardzo już dużo lat. Przeszło niedawno renowację. Skrzynka oczywiście też. Tu nie ma tak jak jest teraz. Zazwyczaj jest tak troszeczkę wszystko porozwalane. Przed chwilą to poukładałem, bo jestem w domu i mam czas, także. Tutaj grzechotka bardzo taka zgrabna. Klucz, nakrętki, nakładki do grzechotki od 4 do 14. I co najistotniejsze i nas najbardziej interesuje, torksy. Torksy bardzo często stosowane są w ciężarówkach. Tego typu właśnie śrubki. I konieczne jest właśnie posiadanie tych najpopularniejszych rozmiarów torksa. Ja tu posiadam większość dzięki temu, że mam ten zestaw. Oprócz tego końcówki do śrubokręta krzyżakowego, płaskiego i takie jakby imbusy. Kilka takich podstawowych. Bardzo przydatny zestawik. Ja lubię sobie pogrzebać, podłubać, także bardzo mi się to przydaje. Bardzo często korzystam z tego. Tak jak wcześniej mówiłem, lutownica. Lubię majsterkować, podłubać. Lutownica samochodowa. Wkłada się ją do wtyczki.
i normalnie możemy lutować. Do tego cyna oczywiście. Także można się, tak powiem, pobawić, jakoś zapełnić ten czas. Kombinerki, szczypczyki, coś złapać. Szczypczyki głównie do przecinania plomb. Często plomby zrobione są z linki stalowej i, że tak powiem, może się zdarzyć problem z rozcięciem takiej plomby. Szczypczyki, nie ma problemu. Mini młoteczek, taki malutki. I co? Izolacja oczywiście, podstawa. Kładeczki. Tandemem jeździłem, to mam dwie. Cadenas po francusku, zapamiętam do końca życia. Cadenas. Oui. Bo mamy jakiś znaleziony, niedawna moja zdobycz, że tak powiem. Komuś odpadło z naczepy taki łańcuszek z takim haczykiem. Komuś odpadło, znalazłem i do skrzyneczki. Najnowsza zdobycz. Gumki mogą się przydać. Ej, śrubokręcik jakiś tam. On klei jeszcze. Co prawda już... Chyba już nic z niego nie będzie. Raczej. Chyba już z niego nic nie będzie, ale niech sobie będzie. Wiele miejsca nie zajmuje. Co tu mamy? A. W mini słoiczku mamy części z wtyczek do zapalniczek. Także jeśli któraś ulegnie awarii, mogę coś wykombinować. Coś posiadam. Lutownica do tego i można naprawić. Dobra, trzeba to teraz spakować wszystko. Jest tego sporo. Motyczek na cały koniec. Bez najcięższy. Ciężki rzeczy. To było tu. To było tu. To było tu. I tak powiem, muszę się streszczać, bo tych rzeczy normalnie mi przybywa, ale chyba już nie będę powiększał odcinki, bo już ta jest i tak spora, także bez przesady. No i teraz się powinno wszystko pomieścić. Gra.